Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu NAWU50 i będziemy próbować tutaj dalej dociskać sobie lożki, ale przede wszystkim nagrywam ten odcinek po to, żeby udokumentować 100 tysięcy inteligencji, które postaram się wbić właśnie na tym odcinku. 100 tysięcy jakiejś statystyki, jest to bardzo fajne osiągnięcie, no i fajnie to będzie sobie wrzucić do tej playlisty z W50 i po prostu mieć na pamiątkę. Jak widzicie, niewiele mi tutaj brakuje i tak na dobrą sprawę chyba tylko wymiana jednego gema i już przypieczętuje to 100 tysięcy inteligencji, więc głównie to po to nagrywam. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać, jak tam progres na waszych postaciach, jak tam wam idzie, chętnie sobie poczytam. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. No i co, jak to tutaj wygląda u mnie na Magusiu? Jeżeli chodzi o level, no to oczywiście idzie to jak krew z nosa. W tym momencie 509, więc jeszcze 91 leveli nam brakuje, żeby wbić ten 600. Powolutku oczywiście do przodu, co 20 dni level z kalendarza i tak dalej, natomiast no ten poziom idzie naprawdę bardzo topornie. Natomiast statystyki to jest coś, na czym się w tym momencie skupiamy, no i one idą bardzo fajnie. W zeszłym miesiącu, czyli w kwietniu, przez cały kwiecień zrobiłem dokładnie 3708 podstaw na tym magu, więc daje nam to no grubo ponad 100 statystyk dziennie, grubo z ponad 100 podstaw dziennie, tak średnio, więc jest to naprawdę fajny wynik. W tym momencie mamy 30 100 niecałe inteligencji, no i mamy tutaj niecałe 13,5 tysiąca HP. Teraz oczywiście lecę sobie do 15 tysięcy HP, no i potem dalej będę leciał tą inteligencję. Chciałem sobie po prostu, wiecie, tak jak wielokrotnie mówiłem, zrobić, żeby tej inteligencji mieć dwa razy więcej od HP, potem może dobiję jakoś 40 tysięcy inteligencji, no i dobiję do 20 tysięcy HP, coś takiego na razie będę planował robić. Jeżeli chodzi o tą inteligencję, to troszkę tutaj dobiłem ponad 30 tysięcy, bo mnie ludzie na streamie bejtowali, żeby już dobić to 100 koła, no ale stwierdziłem, że chcę to zrobić na odcinku i też na odcinku to sobie właśnie zrobimy. No i tyle, od ostatniego odcinka za wiele się nie pozmieniało, tam porwaliśmy się na głęboką wodę, chciałem zamknąć tą karuzelę z idolami. Niestety zabiłem chyba tylko dwóch przeciwników. Na Boruciaku stanąłem. Na Boruciaka wydałem tam chyba z 1000 grzybów, ale niestety nie udało się tego zrobić. Kto nie widział poprzedniego odcinka z W50, to zachęcam do oglądania. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No, na Boruciaka dzisiaj mam 0,13%, także go sobie zostawimy na później, ale tutaj na przykład na Władce Dziewiątek mam już ponad 0,40. Tutaj chyba na tego zwiadowcę mam też jakoś tam 0,25, coś takiego, więc ich popróbujemy sobie tutaj ubić i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi ogólnie o postać, no to za wiele się nie pozmieniało. Głównie w tym momencie skupiam się na kopalni złota. Tą kopalnię złota chcę dobijać jak tylko mogę. Dzisiaj w ogóle jak tutaj zrobię ataki, to już będę mógł na kolejny poziom ją budować. No i w tym momencie, w sensie ataki, no po prostu zwabienie bohatera, że tak powiem, do podziemi. No i w tym momencie mamy ją na poziomie 58, także powoli do przodu. Kopalnia złota już zaczyna dawać naprawdę ogromne ilości tych statystyk, więc głównie na niej się tutaj skupiamy. No a cała reszta również powolutku idzie, że tak powiem, do przodu. Nie tak dawno mieliśmy level z kalendarza, tutaj właśnie ten 509 dobiłem. No i tyle, generalnie tyle, nie ma co tutaj się rozwodzić. Robimy to, robimy 100 tysięcy inteligencji w tym momencie. Jak widzicie, zostawiłem sobie tutaj taki gemik, który mi daje 1700+, no i mam tu oczywiście kilka gemów, które są jeszcze na poziomie około 1600, no i najsłabszy z nich, z tego co widzę, to jest chyba 1632... Tak, dokładnie, 1632, najsłabszy z nich zamieniamy sobie na 1700+, no i cyk, i mamy to, 100 078 inteligencji wbite, tak jak mówię, bardzo fajne osiągnięcie, bardzo to już zaczyna ładnie wyglądać, 100 tysięcy, potem jakieś 150, no w sumie taki następny kamień milowy, to można powiedzieć, że 200, no ale my tu pamiętamy, stopowaliśmy lochy, bardzo długo szliśmy na tego expa, więc te statystyki dopiero teraz zaczynają jako tako wyglądać i zaczynają się po prostu klarować. Dobra, nie ma co przedłużać, lecimy sobie do lożków, no i zaczynamy od strefy mroku Władca Dziewiątek. Jeżeli ten by nam padł w miarę szybko, jeżeli potem kolejny, czyli to przyjemniacz tęczniątko by nam padło w miarę szybko, to pójdziemy do tego Boruciaka i spróbujemy coś tam poklikać. No ale nie jestem przekonany, to jest postać late game'owa. No macie już tutaj, że tak powiem, obraz, jeżeli chodzi o tego Magusia, jak to wygląda na takim poziomie. Jesteśmy dopiero lekko
ponad 500 levelem, no a już te lochy idą strasznie topornie, mimo że mamy tutaj mocne itemy, mamy mocne gemy, mamy generalnie tą postać w miarę sensownie, myślę, rozwiniętą, no to i tak troszkę tych lożków jeszcze do ubicia mamy, a niestety idzie to bardzo, bardzo powoli. Ostatnio się skupiłem na tej karuzeli z idolami, myślę, że niepotrzebnie, bo miałem na inne lochy większe procenty, no ale chciałem nagrać taki odcinek, no a teraz już po prostu będziemy lecieć po kolei. Jeżeli chodzi w ogóle o tutaj jakieś moje procenty, to tak jak wam powiedziałem, władca dziewiątek 0,43% dokładnie, przyjemniaczon tęczniątko 0,22%, boruciak w karuzeli z idolami 0,13%, góra olimp 0,06%, wąż Midgardu 0,02%, no i karczma mrocznych sobowtórów not possible w tym momencie. Więc ja dzisiaj nastawiam się na tego władcę dziewiątek, nastawiam się na przyjemniaczon tęczniątko, może na tego boruciaka, no ale widzieliśmy wszyscy ostatnio, jak to idzie. Karuzela z idolami jest o tyle fajna, że po prostu każdy kolejny przeciwnik to jest kolejna naklejka do klasera, więc fajnie by to było już zrobić. No ale my też jesteśmy magusiem. O, zobaczcie, w miarę szybko padło. My też jesteśmy magusiem, musimy o tym pamiętać, że ten mag w tych lochach nie jest wcale jakiś super wybitny. Dobra, tu mamy minus 33, okej, okay, to sobie od razu rozmontujemy. Dobra, jeżeli chodzi o arenkę, to zrobię, jak już będę miał tutaj wbić level, chociaż w to wątpię, ale zobaczymy. Tak czy inaczej obejrzymy sobie, jak ten władca dziewiątek wyglądał. To jest w ogóle paladyn, zobaczmy. Barbar nie zrobił za wiele, o, maguś zrobił bardzo dużo, w ogóle chyba po tej ostatniej aktualizacji, dokładnie, już chyba naprawili te walki, no i co, Kunegunda. No Kunegunda troszkę, że tak powiem, poszarpała, można tak powiedzieć. Bardzo mało HP jej zostało, ale tam jeszcze troszkę tych uników zrobiła. Niestety same ciosy zwykłe, nie krytyczne, więc no to troszkę gorzej. Ale tak czy inaczej udało się tego władcę dziewiątek pokonać. Może ja tu w ogóle będę zapisywał te walki, bo to już są takie lochy, że po prostu, no to jest late game, nie? Już tych lochów nam niewiele zostało, więc fajnie będzie sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Dobra, teraz w Górze Popiołów mamy wojownika, więc chyba z nim będzie ciężko. Zaraz oczywiście sprawdzę jeszcze raz procenty, ale skupiamy się na tym zwiadowcy, na tym przyjemniaczon tęczniątku i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to zwiadowca, nie jest to, myślę, nic trudnego, zwłaszcza jak tam Mariusz się odpali, jak my jakieś fajne kryty poślemy, no ale 0,22% to też nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo. 590 level, w ogóle po tym mamy magusia. To już jest ostatni w tym ekspresie do szkoły magii, Voldemort tak zwany. No i zobaczymy, jak to nam wyjdzie, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym ostatnim. Może go zrobimy z bomby. Jak tego pokonam, to dopiero będę sprawdzał procenty i będziemy dalej kombinować, co tutaj ubić. No musimy się zadowalać tym, że raz, w sensie no, że na odcinek z tego maga pokonamy jeden loch, może dwa, może trzy, i to jest tak naprawdę max. Jak się, wiecie, przebierzemy na jakimś legendarnym lochu, jak coś tam porobimy, trochę te staty nam spuchną, no to wtedy może więcej uda nam się coś ogarnąć. No ale w tym momencie sami widzicie, jak to wygląda, bardzo ciężko. Ja tu tylko, jak mi się procenty zwiększą, to będę wam nagrywał. W ogóle to, co już wam chyba kiedyś mówiłem, chcę w końcu mieć taką postać late game'ową, żeby wam pokazywać ten gameplay właśnie z postaci late game'owej. Wielu osób to nie ciekawi, myślę, w sensie, no nie jest to, no to widać, nie? Jak teraz na przykład musimy się namęczyć, żeby wbić chociaż jeden level, a i tak nam to nie zawsze wychodzi. No jak startujemy na nowym serwerze, to potrafimy w jednym odcinku wbić 40 leveli, 50 leveli, 60 leveli. Ostatnio na EU3, jak robiłem streamka, bo ja EU3 oczywiście, tak jak wam powiedziałem, no nie robię z tego serii, głównie to jest postać do ogrywania na streamach, mamy tam tą swoją gildię dla widzów, no i ostatnio tam wbiłem chyba 62 levele, chyba to było w ogóle w sobotę na weekendzie epickim, więc no wiecie, ciekawiej się ogląda early game aniżeli taki late game. No ale ja lubię late game, ja ogólnie jestem fanem, ja nie lubię early game'u, strasznie nie lubię tego wyścigu szczurów, strasznie nie lubię, jak tam tyle rzeczy mamy do roboty, pamiętać praktycznie w każdy dzień, że trzeba złapać jakiegoś pupila, że tam trzeba klaser jeszcze popracować nad nim, żeby był lepszy. Tą arenkę zresztą, zarządca areny na początku, to też jest tragedia, masa grzybów, masa czasu i tak dalej, więc po prostu ja jestem fanem late game'u. Do contentu to nie pasuje, bo wy late game'u za bardzo nie lubicie oglądać, tak jak powiedziałem, no ale mimo wszystko coś tutaj będziemy kminić, i będę chciał w końcu, no bo maguś to będzie pierwsza moja postać tak wysokopoziomowa, bo jest najstarsza, tu w ogóle za dwa miesiące około, troszeczkę za ponad dwa miesiące, będziemy mieli dwa lata tego maga, to tak swoją drogą, no ale właśnie, jeżeli chodzi o niego, to będzie jako pierwszy miał wszystko zmaksowane, będzie, wszystko na to wskazuje, miał jako pierwszy właśnie kopalnię złota na poziomie setnym, kopalnię gemów na poziomie setnym, maksymalną aurę, wykarmione wszystko
wszystkie pupile, no i wiecie, te wszystkie takie najbardziej, można powiedzieć, late game'owe osiągnięcia ten maguś będzie miał jako pierwszy z naszych postaci zdobyte, więc też będę chciał wam to pokazywać, nagrywać jakieś filmy z tego, jak zdobywamy to wszystko po kolei, no i może dla potomnych, jak ktoś tam sobie kiedyś odpali tą serię z W50 albo jakąkolwiek inną moją, no to będzie po prostu fajnie miał, będzie miał co oglądać, będzie mógł sobie coś tam posprawdzać, powspominać, może jak ta gierka za kilka lat się znowu jakoś tam bardzo zmieni, no to to będzie taka, wiecie, sentymentalna podróż, że tak powiem, co zresztą ostatnio też nagrałem, jak sobie porównywaliśmy, jak ta gierka wygląda obecnie, a jak wyglądała na samym początku. Dobra, przyjemniaczą tęczniątko, coś nam tutaj nie chce paść niestety. Z tego co widzę, to jest w ogóle 590 level, no ale mówię, no mamy na to 0,22%, jak troszkę tam Kunegunda pounika, jak my jakieś kryty walniemy razem z Mariuszkiem, to powinno to siąść, ale tak czy inaczej nie jest to wcale takie proste, no zobaczymy, zobaczymy. Te lochy ogólnie jak na ten level nie są wybitnie dopchnięte, tu wam mogę powiedzieć, dlatego że jak mieliśmy tam jakiegoś berserka, na którym już od 400 poziomu szliśmy na golda, to na tym etapie, czyli tam w okolicach 500 levela, te statystyki miało o wiele wyższe, no i dzięki temu te lochy mu o wiele łatwiej było ubić, zresztą to był berserk, więc to też mówi samo za siebie, że tak powiem. No a teraz niestety nie dość, że jesteśmy magiem, to te statystyki się dopiero klarują, dopiero tutaj wszystko się rozwija, no i też nie jest to takie proste, żeby te lożki padały, ale władca dziewiątek nam padł w miarę szybko, więc myślę, że teraz możemy na to przyjemniaczą tęczniątko troszeczkę tutaj zużyć, że tak powiem, grzybków i troszeczkę popróbować. Mamy w tym momencie prawie 900 milionów expa, więc jak tego pokonamy, to potem jeszcze kolejnego też będę mógł pokonać i w sumie nam jeszcze levela nie da, więc dobra, nieważne, na razie się to arenką nie przejmujemy, oczywiście arenka, chodzi mi o to, co też powtarzam chyba za każdym razem, im mamy wyższy level już na tym etapie, tym za ręki dostajemy mniej expa z tych 10 walk, więc zanim ten level kolejny wbijemy, będę chciał tą arenkę zrobić, ale chyba się to dzisiaj nie wydarzy, chyba to nie będzie wcale takie proste, żeby to zrobić, żeby pokonać sobie tą arenkę, w sensie no, żeby pokonać, o dobra, siedzi, zacząłem narzekać i siadło, żeby pokonać tyle lochów, żeby wbić ten level, no ale właśnie, teraz dostaniemy 300 milionów ewentualnie za kolejny, czyli nam będzie jeszcze 8 milionów brakować do levela. Także można powiedzieć idealnie, ok. Tu możemy od razu zmienić wygląd, bo to jest coś na wszystkie staty, więc też od razu do rozmontowania. No i lecimy dalej. Mam trochę golda, mogę w sumie wrzucić tego golda sobie tutaj w HP. No tak jak mówię, ja teraz to HP rozbijam do 15 tysięcy. Tu w ogóle jakieś czapeczki, dzisiaj chcę wiedźma, to też powrzucamy, bo tu są odłożone specjalnie dla niej. No i też jeszcze możemy sobie, jak widzicie, dwie statystyki w to HP dać. Dobra, to nam padło. Obejrzmy sobie, może tak, przede wszystkim skanuję jeszcze raz postać, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o procenty. No teraz ten skan do SF Toolsa wygląda tak, że po prostu się logujemy do tego naszego ogólnego konta, potem musimy wybrać, które konto chcemy... O kurde, tragedia, jeżeli chodzi o te lochy, ale zaraz wam powiem. Potem wybieramy, które konto chcemy zeskanować, jeżeli mamy podpięte więcej niż jedno, no i dopiero nam się skanuje, więc w sumie jak tak na odcinku ja chciałem zawsze szybko sprawdzić, to troszeczkę ten czas wydłuża, ale dobra, zobaczmy. Przyjemniaczą tęczniątko, może tutaj skipniemy, no Barbar nie za dużo, Mariusz prawie wcale, no i mamy 1,225 mld HP, zobaczmy jak poradzi sobie Kunegunda w tym momencie. No tu Kunegunda, o kurde, jakie kryty w ogóle, no Kunegunda MVP można powiedzieć, Kunegunda nam skierowała tą walkę, co w sumie o niczym, w sensie no, co w sumie nie jest niczym dziwnym dla nas, no i zostało nam go tylko dobić i w sumie ledwo, ej, zobaczcie, on ma minus 500 000 HP, ledwo go pokonaliśmy, no ale fajnie, grunt, że siadło, kolejny loszek i można powiedzieć, że jakiś tam progresik jest. Jeżeli chodzi o nowe lochy, to tak, paszcza Taurona, która nam się w tym momencie odblokowała, na nią mamy 0,01%, a jeżeli chodzi o tego ziomka, szczerze mówiąc myślałem, że on nam siądzie, no ale przecież nie jesteśmy berserkiem, na niego mamy w tym momencie not possible, w ogóle na tych magów z tego co widzę mamy not possible, na tą wiedźmę, na niego, tu mamy Woja, na którego mamy 001, wąż Midgardu 002, no i na Cerbera mamy 007 w tym momencie. Dobra, no to co? To jeszcze trochę na Boruciaka, nie będziemy tutaj bardzo przesadzać, rozumiecie o co chodzi, już ostatnio na niego wydaliśmy dość dużo, no ale na Boruciaka 014 to jest w tym momencie jedyny loch, na który mamy w miarę sensowne procenty, więc, o, tam jaka bliska próba, Jezu, jeden hitek dosłownie większy, no spróbujemy, spróbujemy to zrobić, wiecie co, dla świętego spokoju to może od razu arenkę sobie tutaj
zrobię, żeby już dzisiaj mieć z głowy. Tutaj cyk, postaramy się jakiś najsłabszych brać, żeby wygrywać w miarę możliwości. Tu niestety przegraliśmy, no ale to PvP też nam już w tym momencie idzie o wiele lepiej, tak szczerze mówiąc. Jak tak na co dzień sobie to ma rękę tutaj sprawdzam, tak na co dzień można powiedzieć. W ogóle topkę wam pokażę może na koniec odcinka, no ale w topce się za wiele znowu nie zmienia, ale no żeby było, wiecie, taka ciągłość serii, to wam pokażę. Tak czy inaczej ta ręka nam w tym momencie już zaczyna fajnie iść, fajnie to zaczyna wyglądać i jako tako ten Maguś sobie tutaj fajnie radzi. Dobra, spróbujemy tego, no ale ona jest za mocna, w sensie nie wiem jak tam ze statystykami, no ale ten level mam potężny. No i dobra, ja ręka dzisiaj zrobiona, 10 walk za PD zrobione, więc już na spokojnie możemy wbijać level, o ile nam się w ogóle to uda zrobić, w co szczerze mówiąc wątpię, ale okej, próbujemy, zobaczmy jak to nam wyjdzie. Tamta jedna próba, no tragedia. Bardzo bliska, dosłownie jeden hitek więcej, czy tu w ogóle dźwięk mi się nagrywa, nagrywa się, czy jeden hitek od, no od kogokolwiek, czy od nas, czy od jakiegoś pachołka, jeden więcej dosłownie, może jakiś jeden unik Kunegundy więcej by to padło, no ale cóż, no takie próby w ostatnim odcinku też mieliśmy z tym Boruciakiem, no bardzo się tu z nim męczymy, kurczę, to jest właśnie to, że jak ja na przykład na Berserku dobiłem poziom 500, to już tą karuzę z idolami zamykałem, jak dobijałem poziom 500, chyba nawet na Paladynie na W37, trzeba by się cofnąć do tej serii z Paladyna i zobaczyć, to też tą karuzę z idolami już mniej więcej zamykałem. No ale to było spowodowane tym, co już powiedziałem, że tam od poziomów 400 leciałem na Golda, więc już w tych okolicach 500 levela te statystyki były naprawdę mocne, no i o wiele większe szanse mieliśmy po prostu na ubijanie tych lożków. No ale nic, no tutaj się, że tak powiem, musimy przemęczyć, no i zobaczymy jak nam to pójdzie. Jeżeli pokonamy Boruciaka, co już też mówiłem ostatnio, ale kurczę, no tutaj taka stagnacja, dobrze, że te dwa lochy padły chociaż. Jeżeli pokonamy Boruciaka, to potem 15 to jest Fifko i na Fifko mamy bardzo duże procenty, bo to jest Berserk, więc tego Fifko powinniśmy również pokonać, no i dopiero potem ewentualnie znowu jakieś tam bloczki, ale zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie, próbujemy, postać się od ostatniego odcinka delikatnie wzmocniła, jakieś tam gemiki poleciały nowe, coś tam, wiecie, się zadziało generalnie, jakieś itemki nowe dla pachołków, więc po prostu spróbujemy tego Boruciaka sobie tutaj w końcu przepchnąć. No ale nie jest to niestety takie proste. Na przyjemniaczą tęczniątko, na którego miałem 0,22%, wydałem jakieś 400 grzybków plus minus, może 450, coś takiego. Skoro na tego mamy 0,10% mniej, że tak powiem, no to no sami sobie odpowiedzcie. No ja już łącznie na Boruciaka do 1500 grzybów wydałem, jak nie więcej. Także tu sami sobie musicie odpowiedzieć, jak to wygląda. No ale w końcu to siądzie, nie? Jak nie dzisiaj, to na kolejnym odcinku może. Teraz zresztą nie wskazuje nam nic na jakieś inne lochy tutaj do ubijania, więc chyba będziemy musieli się sfokusować na tej karuzę z idolami, no bo na inne lochy mamy, sami wiecie jakie procenty, mówiłem wam przed chwilką, więc no Boruciak, Boruciak tylko i wyłącznie, on jest tutaj naszą największą przeszkodą, że tak powiem, no i może się go uda ubić. Trochę tu na niego zmarnuję, no żeby swoje trwał. Ja nie lubię takich krótkich odcinków jak klikamy lochy, więc chcę tutaj docisnąć co tylko mogę, żeby po prostu no, było ciekawiej i żeby więcej na tym odcinku zrobić. W ogóle tak, jeżeli chodzi o tego Berserka, no to jego pokonamy za dosłownie kilka grzybków, no i potem mamy ziomka, nie pamiętam kim on jest szczerze mówiąc, ale na niego chyba mamy też niezłe procenty, też powinno to paść w miarę szybko, no i potem chyba to będzie 15, 16 i potem chyba 17 jest Zebo. Zebo to jest wojownik po raz kolejny, więc chyba na tym Zebo ewentualnie się zatrzymamy, ale to wszystko mówię jakbyśmy pokonali Boruciaka, a to nie jest takie oczywiste. Strasznie mi szkoda tej próby na początku, bo zwróćcie uwagę, że tamta próba to było coś pięknego. W sumie jakbym tak szybko nie klikał, to byśmy mogli zobaczyć. No ale tak czy inaczej, no tutaj Kunegunda przede wszystkim musi taniec swój wykonać. Tu w ogóle walka wygląda tak, że on wszystkich one-shotuje. No dobra, no może nie aż tak one-shotuje, no ale no sami zobaczcie. No właśnie, tak to wygląda, Kunegundę też one-shotuje, my tu nawet jak mu dużo walniemy, to nas też one-shotuje, więc no uniki Kunegundy przede wszystkim, no i wszyscy oczywiście muszą dać kryty, wszyscy muszą dać kryty i my i pachołki, żeby jakaś szansa była na ubicie tego wojownika. Mimo że to jest wojownik, to on tego HP nie ma wcale jakoś bardzo dużo, no ale siły jak widzicie ma 416 tysięcy, więc te jego obrażenia są bardzo mocarne. Niestety tak wygląda balans w co niektórych nowych lochach, że oni mają bardzo mało HP,
No ale biją bardzo, bardzo dużo, więc jak tutaj Kunegunda by zrobiła troszkę tych uników, troszkę krytów by posłała, to myślę, że mogłoby to siąść. W ogóle nie sprawdzałem EQ na początku. Nie sprawdzałem, czy tam wiecie, wszyscy mają ulepszone itemki, wszyscy mają zaczarowane, ale sprawdziłem to przed odcinkiem, żeby już tego odcinka na początku nie przedłużać. Sprawdziliśmy to sobie przed odcinkiem i wszystko jest tak, jakbyś powinno. Runki są na miejscu, że tak powiem, u naszych pachołków i u nas, tak samo jeżeli chodzi o ulepszenia, tak samo jeżeli chodzi o czary, więc wszystko jest tak, jakbyś powinno. Jedyne, co nie jest tak, jakbyś powinno, to to, że Boruciak w dalszym ciągu jest tutaj nieszczęsnie, w sensie no, nieszczęsny Boruciak jest w dalszym ciągu do ubicia, jeszcze nie leży niestety, ale kurczę, strasznie trudny przeciwnik, zwróćcie uwagę, kończyliśmy stopać te lochy, chcieliśmy tam dobić jak najwięcej, mieliśmy chyba z 2 albo 3 lochy na tam około 0,10%, coś takiego, chyba nawet na jeden to mieliśmy 0,06%, na tam jakieś mieliśmy 0,15%, no te procenty pod koniec już nie były takie kolorowe, kto oglądał odcinek z klikania lochów, ten wie, to było zresztą na streamie też, no ale tam to jakoś siadło, nie musieliśmy wydawać nie wiadomo ile grzybów, a tak czy inaczej te lochy siadły. No a tutaj ten Boruciak od dwóch odcinków 0,15 około procenta. No a niestety nam nie siada, niestety mamy z nim potężny problem. Dobra, z 400 grzybów jeszcze, około 400 grzybków jeszcze, żeby już tutaj znowu nie przesadzać, bo to jest masakra po prostu, ile my już na niego wydamy. No i chyba tyle, no. Nie ma tu, nie mam w planach, że tak powiem, żadnego kolejnego odcinka. Dobiliśmy to 100 tysięcy inteligencji, teraz znowu będzie przestój, teraz będzie po prostu farmienie statystyk. No i nic tutaj nie planuję póki co nagrywać z tego magusia, bo nic się nie będzie działo, nic się nie będzie działo, na lożki widzicie, że procenty malutkie, chyba teraz dopiero po jakimś przebieraniu ewentualnie na następnym legendarny loszek, to będzie w ogóle około 20 czerwca, to będzie na urodziny gry, chyba nawet 23, bo to już tam jakoś było zlikowane, może dopiero wtedy jak się przebierzemy, to tą karuzelę popchniemy dalej, a może i nawet zamkniemy, no chyba że jeszcze przez kolejny miesiąc jakoś te procenty wzrosną fajnie, jakoś to tam będzie wiecie, 0 powiedzmy 25 na tego Boruciaka, no to wtedy może się pokuszę jeszcze o jakiś odcinek, no ale 100 tysięcy inty dobite, kopalni gemów na stówkę na pewno nie zrobimy w 2 miesiące, złota tym bardziej, więc na razie jest tutaj po prostu przestój, nic się za bardzo nie dzieje. Dobra, no próbujemy, no jeszcze troszeczkę. Jezu, no jakby to padło, jakbym się ucieszył. Dawno nie pamiętam, żebym się z jednym przeciwnikiem aż tyle czasu męczył. Dawno nie miałem postaci, w sumie to nigdy chyba nie miałem postaci na takim levelu wysokim i nie nagrywałem wam odcinków przede wszystkim z takich wysokolevelowych postaci aż, więc no dawno, dawno się nie męczyłem tak długo z jednym lochem i tyle tutaj grzybów na niego nie wydałem, żeby to w końcu jakoś poszło i żeby to jakoś no żeby się coś zadziało po prostu, nie? Bo takie klikanie przez 15 minut jednego przeciwnika to też chyba nie jest nic giga ciekawego do oglądania, ale zwróćcie uwagę w ogóle, że my tutaj praktycznie żadnych bliskich prób nie mamy. Ta na początku była bardzo bliska, no a teraz praktycznie każda próba to są okolice połowy HP, no i więcej mu nie możemy zbić, więc no nie wygląda to w ogóle obiecująco, no ale coś tam popróbujemy, zobaczymy generalnie jak to wyjdzie, no i wam jeszcze tą topkę na sam koniec pokażę. Lożki dwa ubite, więc chociaż coś na tym odcinku zrobiliśmy, chociaż nie było tak, że nagrywam i żadnego lochu nie zrobiłem, to taki plus można powiedzieć. No a jeżeli chodzi o karuzelę z idolami, no to chyba niestety będziemy musieli się obejść smakiem na dzisiejszym odcinku, no ale jeszcze 180 prób, no jeszcze nie mówmy hop, na przyjemniaczą dęczniątko też już traciłem nadzieję powolutku, a mimo wszystko udało się go ubić, więc może tutaj będzie podobnie, tylko że no właśnie, to jest wojownik, tutaj uników przede wszystkim dużo, kryty z naszej strony, ze wszystkich i pachołków i nas, no i on też nie może blokować, bo to jest w ogóle też druga sprawa, że on niestety ma tą opcję blokowania, więc nawet jak Kunegunda zrobi tam powiedzmy z 5 uników, to on ze 2 albo 3 hity może zablokować, no i też za dużo to niestety nie da. No twardy to jest przeciwnik, to jest twardy bardzo przeciwnik, nie ma tak łatwo z nim, więc tutaj niestety wygląda to tak jak wygląda, no i my jesteśmy magiem, nie? W ogóle się zastanawiam, bo już zbliżamy się do klikania lochów na naszym zabójcy, to już będzie niedługo tak naprawdę, w przeciągu półtorej miesiąca myślę około, no i się zastanawiam jak to tam będzie wyglądać, jak my tam te lochy będziemy czyścić i będziemy mieli fajne porównanie maga a zabójcy. Wiadomo, że mag jest mocniejszy po prostu, bo ma większe podstawy, już tutaj chyba jakoś od połowy stycznia idziemy na golda, więc to sobie fajnie rośnie,
no ale tym zabójcom, zwłaszcza, że boostujemy Kunegundę, to na pewno te lożki będą przyjemniej padać, ale to będzie, wiecie, takie fajne porównanie, jak to w tym late game sobie radzi, że tak powiem, jeżeli chodzi o lożki. Dobra, 60 grzybków jeszcze, no proszę Cię, no zbliżyliśmy się do tego poziomu 510, więc to też nie ma tragedii, jeszcze tu oczywiście dzisiaj nie robiłem awki, nic takiego, więc na spokojnie, no ale tak czy inaczej, w ogóle dzisiaj też miałem chyba ekspa z kalendarza, zaraz tu zobaczymy, możemy w sumie teraz, zróbmy jakąś przerwę, tutaj kolejny eksp będzie za 3 dni z tego co widzę, za 4 w sumie, także no 510 niebawem się wbije, zostanie nam tylko 90 leveli do tego 600 wymarzonego. Dobra, zróbmy sobie przerwę, przelogujmy się, no i spróbujmy może. Zostało nam co prawda tylko 40 grzybów na niego, ile chcę przeznaczyć w sensie. No ale, no może by się coś udało, a nóż. Zobaczmy, zobaczmy jak to tutaj pójdzie. No ale już straciłem nadzieję, wydałem na niego znowu, no 1000 to może nie, ale wydaje mi się, że 900 grzybów znowu na niego poszło. Ktoś w ogóle powinien potem, jak już w końcu tego Boruciaka ubijemy na jakimś odcinku, ktoś powinien wziąć te wszystkie odcinki, na których go próbowaliśmy ubić i mniej więcej policzyć, ile grzybów na niego poszło, bo to by było giga ciekawe. Dobra, ostatnia próba, niestety nam się nie udało, niestety nie siadło. Tyle, dwa lochy pokonane, prawie 510 level wbity, więc nie ma dużej tragedii, nie wygląda to tak źle, no musimy, tak jak wspomniałem, obejść się smakiem. Dobrze, jak tutaj wygląda topka, bo to Wam jeszcze chcę pokazać, wygląda w tym momencie tak, za dużo się nie zmienia, za dużo generalnie się nie zmienia, kto już miał kliknąć lochy, to te lochy kliknął, no i widzimy, że topeczka się prezentuje w taki sposób, najwyższy level 517, no to ta Natsu, o której mówiłem, nie wiem czy w ostatnim odcinku, czy w przedostatnim z W50, no ale ona tutaj, czy też bardziej on, ładnie sobie ten level dobił. Tu mamy Actimelka z Polski, 515 level, więc też fajnie. No i co, jakieś 509 tutaj, tu jakieś 502, no tak ogólnie topka wygląda. Tu jeszcze Jack Daniels 512 i kto ma jeszcze taki wyższy level tutaj w tym top 30? Nie widzę, tu Neomo ma 511, no tu jakieś 511, ale to już są o wiele niżej. No, więc tak ogólnie topka się prezentuje. Jeżeli chodzi o naszą gildię, to niestety troszeczkę ostatnio się tutaj posypała ta gildia, że tak powiem. Sombej zdecydował się zmienić w ogóle gildię, nie mam pojęcia z jakiego powodu. No ale Sombej był tutaj w Hollywood chyba od samego startu serwera w ogóle, jeżeli się nie mylę, no a nagle postanowił iść do Crit Happens, nie mam pojęcia czemu, no i co za tym idzie, Pikachu również poszedł razem za nim, bo oni oboje są z Węgier, też do Crit Happens, więc to w ogóle bardzo mocnych dwóch zawodników, bardzo mocnych dwóch graczy nam uciekło, no i chyba jeżeli chodzi o Elevator, to teraz będziemy musieli się zadowolić tylko i wyłącznie top 2, no bo oni jednak ten Elevator dość mocno kierowali, także no niestety, tak wyjdzie, ale trudno, jest jak jest. No i co? I tyle. Tak ogólnie nie wiem, czy ktoś jeszcze... A, tutaj w ogóle jakieś zmiany też były w gildii. Tu się chyba lider zmienił, no ale to bardzo się tam nie interesowałem. Głównie tych dwóch graczy, dlatego że oni nie skończyli gry, tylko po prostu zmienili gildię. Dlatego też głównie na nich się tutaj skupiłem. Dorser w ogóle widzę, że wbił 500 też ostatnio. No ale no, każdy kto chce to sobie może zatrzymać film, prześledzić tą topkę. Tak to w tym momencie wygląda. Dobrze, ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę, pamiętajcie zjechać na dół i zostawić. No i piszcie komentarze, jak tam Wam idzie na Waszych postaciach. Jestem bardzo ciekaw. Dzięki ślicznie raz jeszcze za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!